Msza w kościele świętego Mateusza, okolicznościowe przemówienia oraz składanie kwiatów przez liczne delegacje przed pomnikiem niepodległości. Wszystko w oprawie muzycznej orkiestry dętej OSP z Górki Pabianickiej. Tak wyglądały tradycyjne pabiańskie obchody święta 3 maja. Co więcej, w ubiegłym roku zostały one po raz pierwszy urozmaicone przez rodzinny piknik patriotyczny na bulwarach imienia Feliksa Kruszego. Jak było widać, świętowanie umożliwiła słoneczna pogoda, dzięki czemu bulwary z godziny na godzinę zapełniały się mieszkańcami, dla których przygotowano liczne atrakcje. Były występy artystyczne, można było też wspólnie pośpiewać, choćby pieśni patriotyczne, korzystając z przygotowanych śpiewników. Niestety w tym roku drugiej edycji patriotycznego pikniku nie będzie, tak jak biegu Konstytucji 3 maja. Inaczej będzie wyglądała również oficjalna część obchodów z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zmianę formy uroczystości wymusił obecny stan epidemiczny. W niedzielę 3 maja przed pomnikiem niepodległości o godzinie 10 na maszt zostanie podniesiona flaga państwowa, po czym przedstawiciele władz miasta, powiatu i chówca ZHP Pabianice złożą kwiaty w imieniu mieszkańców. Uroczystość będzie można oglądać na profilu facebookowym Urzędu Miejskiego i na jego stronie internetowej. Ponadto odbędzie się happening w ramach akcji Zostań w domu przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Przed nami najpiękniejsze święta wiosenne, majowe i ponieważ w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie możemy spotkać się tak jak corocznie na pikniku rodzinnym i uczcić chociażby święto 3 maja w taki sposób, jaki byśmy chcieli, wystąpiliśmy z propozycją do naszych mieszkańców, mieszkańców naszego miasta, abyśmy podkreślili uroczystość tego święta w sposób inny niż co roku. W tym celu chcemy utworzyć akcję pod tytułem Happening 3-majowy. Po zakończeniu oficjalnych obchodów przed pomnikiem na ulicę Pabianic wyjedzie specjalny samochód. Do naszego happeningu z wielką życzliwością włączył się również Zakład Energetyki Cieplnej, który użyczył nam samochodu. Na tę okoliczność samochód będzie przystrojony specjalnie, po pierwsze bardzo uroczyście i odświętnie biało-czerwonymi kwiatami, będzie posiadał stosowne banery, ale również będzie miał akcent dzisiejszej sytuacji, a więc na przodzie uszyliśmy specjalną, wielką, biało-czerwoną maseczkę, która będzie jeździła na samochodzie i na pewno z tego powodu Państwo będziecie mogli rozpoznać nasz samochód. Pojazd w kolorach biało-czerwonych sprzed pomnika pojedzie na początku na Bugaj. Stamtąd przemieści się ulicą Jana Pawła na osiedle Piaski. Pojawi się na pętli tramwajowej przy wieżowcach przy ulicy Łaskiej, po czym przejedzie do centrum miasta. Ponieważ w obecnej sytuacji nie można spotkać się na wspólnym śpiewaniu, witaj dniu 3 maja, który wolność nam zwiastujesz. Mieszka już ciemiężców z kraja, Polsko dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków błogi raj. Trzeciomajowe piosenki będą nadawane z głośników auta. Dlatego zwracam się z prośbą do mieszkańców, aby otwierali okna, wychodzili na balkony i uczestniczyli w taki chociaż sposób w tym naszym narodowym, pięknym święcie. Happening zakończy się około godziny 13. Na ostatni dzień kwietnia w statystykach sanepidu w naszym powiecie zakażone koronawirusem są 4 osoby. Czują się dobrze, nie mają objawów i w tym tygodniu wczoraj miały pierwszy wymaz w kierunku stwierdzenia, czy jest jeszcze koronawirus, czy już go nie ma, ale ponieważ muszą być to 2 wyniki ujemne, żeby uznać osobę za zdrową, także w tym tygodniu prawdopodobnie będą miały ten drugi wymaz. Jeżeli 2 wyniki będą ujemne, to może na koniec tygodnia albo na początku przyszłego powiemy, że te osoby wyzdrowiały. Czyli to są 4 osoby cały czas jeszcze uznane jako chore. Osoby te są mieszkańcami Pabianic z wieku od 13 do 50 lat. Według danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach pozostające
leżących w kwarantannie są 83 osoby z naszego powiatu. W Pabienicach i gminie Pabienice przebywa 40 osób, w Konstantynowie Łódzkim 21, w gminie Lutomiersk 6, w gminie Dobroń 4, w gminie Dutów 7, a w gminie Ksawerów 5 osób. Zbliża się majówka. Te 83 osoby w naszym powiecie muszą tą kwarantannę odbywać i to jest usankcjonowane prawnie i bardzo prosimy, żeby zachowywały wszystkie zasady tej kwarantanny. Codziennie odwiedzają funkcjonariusze policji i sprawdzają, czy te osoby są rzeczywiście w domu i w tym miejscu swojej izolacji przebywają. Do tej pory na terenie powiatu pabieńskiego odnotowano 2 przypadki złamania zasad kwarantanny. Na te osoby sanepid nałożył kary w wysokości po 5000 zł. To jest taka minimalna kara, bo można do 30 000, ale to wtedy, kiedy rzeczywiście jest to recydywista i to łamanie tej kwarantanny 14-dniowej jest kilkakrotne. Także bardzo, bardzo proszę te 83 osoby, żeby jeszcze wytrzymały do końca tych swoich dni kwarantanny i no tutaj majówkę przeszły w odpowiedni sposób. O przestrzeganiu zasad zachowania bezpieczeństwa powinni również pamiętać wszyscy. Dron Strażnik Czystego Powietrza to jedno ze zwycięskich zadań w budżecie obywatelskim 2020, które można powiedzieć zostało prawie zrealizowane. Sprzęt już dotarł do Straży Miejskiej. Sytuacja panującej pandemii uniemożliwia jednak przeprowadzenie szkoleń strażników, którzy będą go obsługiwali, a bez tego dron nie wzbije się w powietrze. Sprzęt jest i dodatkowo jeszcze tutaj mamy z firmą w ten sposób umówione, że cały okres gwarancji zacznie się z chwilą, kiedy strażnicy ukończą szkolenia. To jest też dosyć istotne, bo w tej sytuacji nie wiadomo, kiedy to dokładnie nastąpi. Także tutaj mamy zabezpieczenie, jeśli chodzi dodatkowe. Jest 3 lata gwarancji, natomiast jeszcze się przedłuży o ten okres szkoleń. No, sprzęt najwyższej półki, bardzo dobrej jakości. Można powiedzieć, że w tej chwili top 1 tutaj na rynku. Zarówno i kamera, i sam dron, jak również to całe laboratorium pomiarowe, które ma w sobie 5 czujników, 2 do pomiaru tego popularnego smogu, czyli PM10 i PM2,5, oraz 3 do pomiaru formaldehydów, benzopirenu i tej drugiej substancji, trzeciej substancji, która jest wrażliwa, jeżeli ktoś pali meblami lakierowanymi. Strażnicy przejdą szkolenie na zakupionym sprzęcie i również na nim będą zdawali ostateczny egzamin, co jest bardzo istotne, uważa komendant Tomasz Makrocki. Skutkuje to tym, że kiedy wrócą po tym egzaminie, komfortowo będą się czuli, mogą od razu przystąpić do pracy, bo wiemy, że na tych egzaminach są różne sprzęty i będzie trochę takiego stresu, jeżeli będą się egzaminowali na innym sprzęcie. Natomiast to pozwoli na to, że mówię, ta sytuacja będzie zupełnie inna i wystartujemy od razu z pracą. Firma, która dostarczyła sprzęt, zapewnia pełne wsparcie i pomoc w jego użytkowaniu. Centrum Laboratorium Pomiarowe to jest ich projekt własny, tutaj w Polsce zrobiony. Także jest to, no, dają tutaj gwarancję, jesteśmy tutaj na bieżąco, będziemy zawsze się konsultować, jest możliwość ciągłej kalibracji tych czujników, jeżeli będzie taka potrzeba, czy też zamiany na inne. Także no, jest to dla nas duży też plus, no, jesteśmy w kontakcie, także czekamy tylko na ten okres, kiedy już uwolnione zostaną te szkolenia i chcemy też jak najszybciej zacząć, bo nie ukrywam, że teraz w tych warunkach też by nam się ten dron przydał. Mówimy o tych grupowaniach osób, także łatwiej by nam było też pracować. Dron będzie jednak służył głównie do takich celów, jakie zawarto w opisie zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, zawartego już w samej nazwie. Strażnik czystego powietrza. I będzie tego czystego powietrza chronił. No, będziemy latać nad tymi kominami, sprawdzać, gdzie jest źle, gdzie ewentualnie są palone śmieci. To jest dla nas podstawa od razu do wejścia, bo będziemy 100% pewni, że jest tam wypalane są śmieci. Zadziała też na pewno to prewencyjnie na pewne osoby i się zastanowią, czy warto tymi śmieciami palić, pomijając już to, że się zatruwają dodatkowo, no, będą konsekwencje finansowe. Natomiast też przez to, że jest tak wyposażony ten sprzęt, mamy tą kamerę
termowizyjną, hybrydową, więc będziemy chcieli też tutaj współpracować z innymi służbami, typu straż pożarna, typu policja, akcje w poszukiwaniu osób. Wieczorem na przykład niektóre osoby bezdomne gdzieś na działkach się ukrywają, czy tam nocują, będzie nam łatwiej ich też zlokalizować, także sprzęt na pewno będzie używany, jest dodatkowo takie wyposażenie, że będzie to elastyczne i nie będzie tylko też do smogu. Natomiast rzeczywiście głównym czynnikiem jest to, żebyśmy tutaj w tym okresie, kiedy już ludzie palą w piecach, żebyśmy badali to powietrze, to jest główny zamysł tego urządzenia. Na realizację zadania w budżecie obywatelskim zapisano 135 tysięcy złotych. Ostateczny koszt zakupu urządzenia wraz z opłatą za szkolenie to 130 tysięcy 800 zł. Starostwo po długim weekendzie od poniedziałku 4 maja wprowadza zmiany dotyczące obsługi interesantów. Chodzi przede wszystkim o sposób przekazywania dokumentów do poszczególnych wydziałów. Do tej pory od 27 marca jedynie w przypadku Wydziału Komunikacji i Transportu w furtce przy bramie wjazdowej na dziedziniec urzędu ustawiony jest specjalny pojemnik, do którego można wrzucać dokumenty, ale wyłącznie te, których nie można wysłać drogą listowną czy elektroniczną. Teraz to się zmieni. Od najbliższego poniedziałku mieszkańcy powiatu będą mogli dostarczać wszelkiego rodzaju pisma. W odpowiednich miejscach staną specjalne pojemniki, do których codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 będzie można je wrzucać. W przypadku Wydziału Komunikacji i Transportu nic się nie zmienia. Pojemnik znajdować się będzie w wejściu do budynku starostwa przy ulicy Piłsudskiego. Dokumenty wymagające rozpatrzenia przez Wydział Geodezji i Kartografii zlokalizowany przy ulicy Kościuszki 25 mają trafić do pojemnika, który stać będzie w wejściu do budynku, gdzie znajduje się kasa. Pisma dotyczące spraw, które trzeba załatwić w wydziałach architektury i budownictwa oraz ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa należy umieszczać w pojemnikach, które staną w wejściu do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56, w którym mieszczą się wspomniane wydziały. Wszelkiego rodzaju dokumenty można również przez cały czas przesyłać pocztą. Złożone wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie. Niestety, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i interesantom, wykonywanie zadań przez starostwo podlega ograniczeniu polegającym na braku bezpośredniej obsługi interesantów. Dlatego załatwianie wszelkiego rodzaju spraw oraz udzielanie informacji odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz operatora pocztowego. W przypadku odbioru dokumentów konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie z pracownikami wydziałów. Wszelkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów, druki do pobrania, numer konta bankowego do wpłaty znajdują się na stronie powiat.pabianice.pl. Zaledwie kilku, a konkretnie 4 dni zabrakło do zakończenia 5. edycji Zimowej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic. Rozgrywki w zaplanowanym terminie miały się zakończyć 15 marca. Niestety, tak jak w przypadku innych zawodów sportowych, plany pokrzyżował koronawirus. 11 marca po konferencji premiera Morawieckiego następnego dnia zostały zamknięte placówki oświatowe oraz hala powiatowa, która należy do drugiego liceum. W związku z powyższym nie mogliśmy w terminie rozegrać tych finałów i nie rozegraliśmy ich do dzisiaj. Wielką niewiadomą jest zniesienie wprowadzonych obostrzeń, które umożliwiłyby dokończenie rozgrywek, a praktycznie jednej finałowej kolejki spotkań. W związku z tym organizatorzy postanowili zakończyć edycję Zimowej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2019-2020 na etapie rozgrywek grupowych, które udało się rozegrać podczas 6 turniejów. Ostatni z nich odbył się 1 marca. Zgodnie z klasyfikacją po rundzie grupowej, najlepszą drużyną pierwszej ligi i zwycięzcą Zimowej Ligi Piłki Siatkowej w sezonie 2019-2020 została drużyna RJ Hotel, wyprzedzając drużynę ADS Lutomiersk. Są to drużyny, które od lat rywalizują właśnie o czołowe
o czołowe miejsca w lidze, tym razem w takich, a nie innych okolicznościach, poprzez to, że w tabeli przewagę punktową, dość zdecydowaną zresztą, zawodnicy RJ Hotel mieli, to oni w tym roku cieszą się ze zwycięstwa w lidze, choć na pewno cieszyliby się dużo bardziej, gdyby mogli dokończyć tą ligę zwycięstwem na parkiecie w meczu finałowym. RJ Hotel zdobył w rundzie zasadniczej 20 punktów, zwyciężając we wszystkich meczach. Ubiegłoroczni mistrzowie ADS Lutomiersk zdobyli o 4 punkty mniej, zostając wicemistrzem 5. edycji. Z pierwszej ligi spadły drużyny Straży Pożarnej i AKS-u Guzew. Ich miejsce zajmą drużyny z ligi drugiej, Fanatycy i Fuchs, które uplasowały się na pierwszych dwóch miejscach. Z drugiej do trzeciej ligi spadły ekipy Darkside i Play for Fun, a awans z ligi trzeciej do drugiej wywalczyli siatkarze drużyny Carbonit, którzy wygrali trzecią ligę, oraz Active BSH, zajmujący w tej klasie rozgrywek miejsce drugie. Pierwsza w historii taka liga, miejmy nadzieję, że ostatnia, która nie doczekała się swojego rozstrzygnięcia ostatecznego na parkiecie. Rekordowa pod względem ilości drużyn, 24 drużyny w tym roku się zgłosiły do tej ligi. To bardzo cieszy, jak zawsze, nie tylko drużyny amatorskie z Pabialnic, ale również z Łasku, ze Zduńskiej Woli, z Łodzi, ze Żgowa, a więc tutaj z województwa, również z ościennych miast drużyny się zgłaszają. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo fajna sportowa rywalizacja i zabawa. Przez 6 niedzieli minionej zimy spotykaliśmy się na powiatowej hali sportowej. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za współorganizację, za pomoc, za udział i serdecznie zapraszam do udziału, mam nadzieję, w kolejnej już zimowej lidze piłki siatkowej, która rozpocznie się w grudniu, prawdopodobnie w grudniu tego roku. Oczywiście pod warunkiem, że na lepsze zmienią się okoliczności, które nas otaczają i będziemy mogli się w zdrowej rywalizacji, dosłownie w zdrowej rywalizacji spotkać i bawić się siatkówką. Wręczenie pucharów i medali dla najlepszych drużyn i ich zawodników na pewno się odbędzie. Kiedy? Oczywiście nikt nie jest w stanie określić precyzyjnej daty. Jak tylko pojawią się sprzyjające okoliczności, taka uroczystość zostanie zorganizowana.